O umiejętnościach dziewczyn i kobiet na pewno nieraz przekonaliście się na własnej skórze. Świadomie albo nieświadomie, bo nie zawsze po niku wiadomo, ale to i tak najmniej istotne. Najbardziej boli, że płeć piękna tak chętnie, moi drodzy, gra artylerią. Niemal zawsze, kiedy mieliśmy czołgistkę w paziowym klanie, to miała sporo bitew na arcie. No niestety, tak to już bywa. Ale dziś na szczęście czołgistka z klanu PNF, Hanej, czyli Marta, gra na Baczationie Buraski. Dziś zobaczymy bitewkę tym pojazdem na mapie Westfield. Losowanie bardzo, ale to bardzo dobre, z szóstkami, siódemkami i ósemkami. Bardzo mało takich pojazdów niebezpiecznych, no bo poza Buraskiem w drużynie przeciwnej i tym RHM-em, który może nam przewalić schaeczkę za 1000, to tak naprawdę nie ma większego zagrożenia i dlatego nasza bohaterka od samego początku planuje grać bardzo, ale to bardzo agresywnie. Od razu decyduje się na taki przejazd, który pozwala jej wykończyć chyba tą fałkę. Dokładnie. I po leciutko ponad minucie mamy pierwsze zniszczenie. Jeżeli chodzi o ten pojazd, bardzo często pytacie się mnie, kiedy to znowu będzie w sprzedaży, kiedy będę mógł go kupić. Słuchajcie, jakbym wiedział, to bym wam powiedział. Uwierzcie mi, jeżeli nie chcecie, to nie musicie, ale proponuję w tym momencie zawierzyć. Ja niestety nie wiem, jako community contributor, kiedy dany pojazd będzie w sprzedaży. Mogę wam zdradzić, że dawno, dawno temu zdarzyło się, że Wargaming uprzedził mnie i innych CC-ków, że Defender będzie, to była sytuacja, gdzie był po raz drugi w sprzedaży, że będzie historycznie drugi raz dostępny, ale tak poza tamtym zdarzeniem, które miało miejsce dawno, dawno temu, ja niestety nie jestem informowany o tym, kiedy czołgi pojawiają się w sprzedaży, więc to chcę wam powiedzieć, żebyście po prostu wiedzieli, bo często macie nadzieję, że ja wam powiem. No niestety, jedyne co mogę wiedzieć, to jakieś tam przecieki, prawda? Ale to zwykle przeczytam na Rykoszecie albo na jakimś innym portalu rosyjskim, bo często mają Rosjanie przecieki wcześniej, bo oni są bardziej doinformowani, mają więcej źródeł, więcej swoich szpiegów rozsianych po firmie Wargaming. Także tak to, moi drodzy, wygląda. No i cóż, na pewno, jeżeli mam być szczery, to teraz w ogóle będzie taki czas, w którym warto będzie przychomikować troszeczkę i to Golda, i to kaski, bo wiadomo, że szykuje się okres świąteczny, grudzień, początek już samego grudnia. To jest czas, kiedy, moi drodzy, na pewno będzie mnóstwo ofert. I to takich topowych, więc jeżeli zastanawiacie się teraz, jaki pojazd kupić, to może warto troszkę poczekać, bo na pewno niebawem będą bardzo dobre oferty atrakcyjne. I to nie będą czołgi tak jak teraz, często przeciętne, ale takie topowe. No ale to mówię, to już wasze decyzje, po prostu sugeruję być świadomym, że teraz taki jest po prostu okres, że Wargaming będzie dawał raczej lepsze, a nie gorsze oferty. I jeżeli chodzi o samą, moi drodzy, już bitewkę, bo na niej teraz troszeczkę mało się skupiłem, to dzieje się rzecz lekko problematyczna, bo Marta dostaje niestety sromotne lanie. Tutaj akurat to nie są może strzały po 300, po 400, do czego możemy być przyzwyczajeni ósemką, ale dostajemy po te 100, po 150. Szczególnie pancer 4S nas troszeczkę pokarał i ta arta, prawda? Francuska klika, oj klika, jest wredna, no ale takie już są artylerie, prawda? Dwie artylerie w drużynie przeciwnej, jeszcze jest kopytko, które też może nas dziabnąć za 300, 400. No kopytko potrafi, słuchajcie, zmienić nasz plan na bitwę. Ja kiedyś miałem sobie taki plan fajny, a pojadę sobie naprzepychać moim super eleganckim KW2. No i dostałem od takiego kopytka za 400. No i potem już moja taktyka się nieco zmieniła na bardziej defensywną. Więc tak to już z kopytkiem bywa. Arta ta w nerwie niesamowicie, a nawet nie ma ogłuszenia. Jakby miała ogłuszenie, to prawdopodobnie musiałbym już w ogóle odpuścić granie czymkolwiek niskiego tieru, bo no nie dałoby się grać. Każdy by grał tylko kopytkiem i wnerwiał co parę sekund wszystkich graczy. Też lew jakby miał ogłuszenie. Boże, po co ja to mówię jeszcze komuś z Wargaming? Wpadnie do głowy pomysł, aby wprowadzić ogłuszenie na tych dwóch szybkostrzelnych artyleriach, prawda? No ale dobra. Jeżeli chodzi o bitewkę, to warto powiedzieć, że Marta gra tylko i wyłącznie na pociskach podkalibrowych, goldowych, bo mamy dwa rodzaje pocisków podkalibrowych. Te tańsze, które mają 190 penetracji
I mamy goldowe, które mają 240 penetracji, ale to nie jest jedyna różnica. Jeżeli się dobrze przypatrzycie, to początkowa prędkość pocisku goldowego jest także wyższa o dokładnie 250 metrów na sekundę, co pozwala wam skuteczniej strzelać z dystansu, więc jeżeli ktoś po prostu tutaj może kwestionować wybór, nie zawsze chodzi o penetrację, czasami chodzi bardziej o szybkość pocisków. Ja na przykład bardzo mogę wam zdradzić, wnerwiam się jak gram goldowym pociskiem Nesterfale, bo on ma gorszą prędkość niż ten podstawowy. To jest taka odwrotność, że jakby goldowy pocisk ma coś słabszego, prawda? Penetrację ma lepszą, ale ma coś innego gorszego. Także są takie przypadki, że nie zawsze gold jest najlepszy, dlatego pamiętajcie, że nie zawsze warto mieć tylko goldowe magazynki, ale w tym pojeździe akurat no, jest inaczej. No i cóż, teraz mamy już taki moment bitwy, gdzie chyba warto jest się skupić na potyczce. Jesteśmy sami na 7. Rywale nie mają żadnej 8, to jest ogromne szczęście, bo wiadomo, że taki buraz, kto ma nas na magazynek, RHM miałby nas na hita. Mamy do czynienia tylko raczej z niższymi tierami, ale jest no ten OI, prawda? No nie będę wam ściemniał, no OI-ka to ja bym się bał, bo jak ma trolla, to lipa z nami. Ale szczęśliwie on jest raczej po drugiej stronie, a my znajdujemy super Hellcata, który poczuł się zapewnie i już teraz wysyłamy go do garażu. Dostał bombę na twarz, ale my również dostajemy w bok od Eagle 7. Ten amerykański czołg, który bije po około 200, prawda? Teraz trafił nas za 251 i muszę powiedzieć, że to jest dziwne, że my go nie widzimy, bo on na pewno stracił bardzo maskowanie po strzale. Może być dobrze zamaskowany w jakimś krzaczku, może gra na wieżę, prawda? Teraz na szczęście, moi drodzy, pojawia się OI. Z tego co widzę, on nie ma trolla chyba. On ma chyba to normalne ciało, czyli to mniej niebezpieczne. No i po dwóch strzałach, drugi udany, kończymy tego gracza. Szybkie przodowanie magazynka i teraz naszym celem pewnie będzie Eagle 7. Również warto pamiętać o przejmowaniu bazy, która jest oddalona od nas o kilkaset metrów. I jeżeli rywale wjechaliby w dwójkę, to ja wątpię, żebyśmy zdążyli, więc Marta bardzo świadomie tej sytuacji wyjeżdża teraz pewnie na Eagle 7, kończy go w ruchu. To, że weszło w ten sposób, to jest trochę szczęście. No i pędzimy przez środek mapy, znając zagrożenie. Marta gra dużo kranówek, więc na pewno często spotkała się z sytuacjami, gdzie właśnie przegrywaliśmy przez kapa, ja czy ona, jeżeli ktoś inny dowodził. No i dlatego tutaj decyduje się właśnie tak, no, na skrócenie dystansu, bo wiadomo, że jeżeli, moi drodzy, pojedziemy ostrożną drogą, to prawdopodobnie nie zdążymy, jeżeli rywale po prostu szybciutko na tego kapa nam wjadą, ale na szczęście na razie nikt z rywali na bazę nie wjechał dodatkowo. Pewnie bazę przyjmuje E25, znając życie. 20 sekund do przejęcia bazy. Arta po drodze jeszcze zniszczona. EV304 kopytko, prawda? 13 sekund do przejęcia kapa. 10 sekund, moi drodzy. E25, to ja nie wiem, czy my będziemy w stanie wykryć. 5 sekund do przejęcia bazy i na szczęście na kapie pojawia się i trafiamy go za 0. Drugi strzał trafia go już łatwo i ogier malorolny zostaje zniszczony. Muszę powiedzieć, że sytuacja była już krytyczna. I mamy jeszcze, moi drodzy, 6 minut, aby wykończyć ostatnią dwójkę IS-2S i E25. Ja byłem wręcz przekonany, że to E25 kapuje bazę. Takim małym, kurde, szkrabem to się łatwo kapuje, ale jednak nie. Jednak to ktoś inny kapował. No i teraz zastanawiam się, czy on jest w ogóle gdzieś tutaj w pobliżu, bo możliwe, że w ogóle on pojechał w stronę naszej bazy. Nie, 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 teraz pojawia się na naszych plecach, trafia nas, ale my go również. I to oznacza, że na polu bitwy mamy już tylko dwójkę graczy. Marta i IS-2S. Kolega w IS-2S to nie jest gracz, który tutaj był sam, on miał plutonowych do pomocy, więc wydaje mi się, że oni mogli powiedzieć troszeczkę o tym, jak my gramy, co my robimy. No i teraz też pytanie,
ile on ma życia. XFM podaje nam, że 1230. Jakoś szczerze nie chce mi się w to wierzyć, że on ma dalej full życia. Grając na pierwszej linii na pewno coś tam stracił. Marta próbuje od środka tutaj zobaczyć, czy gdzieś tutaj go przypadkiem nie ma. Pamiętajcie o tym, że mamy genialną możliwość ukrywania się. Patrzcie, Jan Burask, ten czołg ma świetne maskowanie. AIS-2S jest ślepy, więc powinniśmy go spokojnie porobić na maskowanie. Teraz mamy go, moi drodzy, bokiem, trafiamy go raz, drugi raz niestety już nie weszło. Muszę wam powiedzieć, że to nie wygląda za dobrze. Ten X2S wydaje się, że ma teraz przewagę, bo on za chwilę będzie miał pocisk, a my jeszcze wciąż długo, długo ładujemy. I pamiętajcie, my potrzebujemy aż 2 strzały, aby go wykończyć. X2S ma jeszcze 425 HP. Do końca bitwy 4 minuty. Czasu jeszcze jest pełno, ale pytanie, jak się za tego X2S zabrać? Wydaje mi się, że najlepiej będzie od, moi drodzy, krzaczków. Od linii 0. I teraz, moi drodzy, no chyba nie mogło być lepiej. No chyba nie mogło być lepiej. X2S chyba jest bokiem. Czekaj, co on? On jedzie. No niestety strzał podłuje pierwszy. Odołujemy szybciutko. Mądrze, bo ten strzał był troszeczkę niepotrzebnie oddany. On był niedotrafienie. Nie było nawet widać obrysu, prawda, czerwonego. Ale teraz może jakoś tędy zjedzie. Na pewno najlepiej byłoby go zaatakować, słuchajcie, pokażę szybciutko, stąd. Tutaj mamy krzaczki. Wystarczyłoby połamać drzewko w stronę ISA-2S, mniej więcej w ten sposób. Ale, moi drodzy, powiem wam jedno. Teraz ten IS-2S tak naprawdę oddał nam tą bitewkę. Trafiamy go dwukrotnie w bok. Andrzej, kurde, żeś teraz zrobił. Wyjechałeś, kurde, na szczere pole. No ale może to, moi drodzy, dobrze. Moi drodzy, może to dobrze, bo Marta dzięki temu robi 13 fraga w tej bitwie i wynik w okolicach 5000 uszkodzeń. Ja nigdy w swoim życiu, przynajmniej na swoim głównym koncie, nie zrobiłem 13 fragów, także takiej bitewki mogę bardzo pogratulować. Także fajny wyciąg. To też nie jest takie oczywiste wygrać, moi drodzy, taką bitewkę, bo choć niskie tiery były, to wystarczył jeden błąd, głupi wyjazd i mogło być po nas, także to wcale nie była łatwa bitwa, ale się udała, także to najważniejsze. Mam nadzieję, że wam się spodobała. No i cóż, tyle ode mnie, do zobaczenia, piąteczka, cześć!